Siemanko, siemanko, kolejny odcinek Beat Session, witam Was bardzo serdecznie, nagrywam to o nieco późniejszej porze niż zwykle, ponieważ dopiero wszedłem do domu, ale mam zajebistą chęć, by podzielić się z Wami tym, co gra mi dzisiaj w duszy, w serduchu, gdziekolwiek, nawet nie zdążyłem się rozpakować, ale to jest nieważne, ważne jest to, co będzie za chwilę, to, co będzie się działo tam, za moimi plecami, gdzie jeszcze jest ciemno, a zaraz nieco rozświetlimy klimat, zapraszam. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Wczoraj przy konsumpcji napojów wyskokowych o rdzawej barwie pomyślałem sobie tak. Jest masa kanałów, które mają masę subskrypcji. Ja mam tylko masę. I wypadałoby to zmienić. I wbić chociażby i ten 1000. Także co? Podejmujemy wyzwanie Actimela, czy jak to się mówiło, i lecimy z tematem, wiecie o co chodzi. Wbijamy tutaj łapki w górę, wbijamy tutaj subskrypcję i wbijamy tam. I działamy. No i słuchajcie, tak się składa, że od razu na wstępie znalazłem coś godnego uwagi, więc słuchamy. Myślę, że to idealnie wpisuje się w konwencję wieczorno-nocnej sesji, więc go! Dobra, myślę, że zwrotka wyglądałaby tak. Raz, trzy, cztery. Tak, teraz będziemy szukać bębnów. Oby nie za długo i oby nie za krótko. To jest fajne, tylko teraz za krótko. O! To mi się podoba. Dokładnie tak. Dobra, przenosimy go. Szukamy jeszcze jednego. Przydałoby się coś nieco bardziej żywego. O! Piękna rzecz. Zaiste. I pora na hechety. Nie. 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 O kurwa. Nie. Chociaż ten też się może nam przydać. Przenosimy go. Już jest i jedziemy dalej. Nie. Tak. Jeżeli to oglądacie nie pierwszy raz, to z pewnością wiecie, że lubię czasami dodać nieco żywego soundu, nieco swingu w tym wszystkim i do tego posłuży nam jakiś break perkusyjny, który sprawnie tymi rączkami pokroimy za chwilkę. Nie, to taki dosyć wyświechtany break. Proszę. Ten klap całkiem fajny. Wow! Ale tu jest bogato, ale tu jest mnogość rzeczy. No i to samo się prosi. To nie, że ja. Teraz Wam coś pokażę. Coś, co pozornie brzmi niepozornie. Natomiast całą resztą petarda. Sami zobaczycie za chwilkę. Dobra, myślę, że możemy posłuchać gotowej sekcji bębnów i zobaczyć, jak uzyskały one drugie,
moim zdaniem, lepsze życie. Bo każdy zasługuje na lepsze życie. Was postanowiłem sobie wykręcić z podstawowej wtyczki 3OSCX, czyli z oscylatora. No i bez żadnych efektów, z delikatnym pokręceniem gałkami tam, gdzie trzeba, brzmiał on tak. Natomiast przy małym zamieszaniu i potasowaniu brzmi to tak. A jak to zabrzmi na zwrotce? Dobra, okej. Tak, żeby to wszystko było nieco ciekawsze i bardziej dynamiczne, postanowiłem wkleić sobie kilka slajdów, czy jakoś tak się to nazywa, do tego basu. Zresztą już wam pokazuję, o co B. Tak właśnie wjeżdża kolejny instrument pasujący do naszej układanki. Szukałem sobie jakichś fajnych brasów, wpisałem więc w Massive Brass i wyskoczyło mi coś takiego jak milion brasów, ale najlepszym, jeżeli chodzi o nazwę, były Brasieri. Troszkę to brzmi południowoamerykańsko, troszkę to brzmi latynosko, więc czemu nie dodać tego typu folkloru do tego bitu? W każdym razie... Tak brzmią na sucho, a jeżeli chodzi o brzmienie nie na sucho, to wypadałoby je pokazać. Tutaj one są. Tak. I nie na sucho brzmią tak. Chyba troszkę lepiej. Spokojny, delikatny, leciutki sampelek, ale sami słyszeliście, jaką petardę z tego idzie wysmażyć. Natomiast co, nie zatrzymujemy się, lecimy dalej, mamy jeszcze coś do zrobienia. Jakiś niezbyt agresywny. Pytanie, jaki będzie beat? Ja jeszcze nie wiem, ale zaraz się dowiemy i wy również się dowiecie. No tutaj też, tak jak słyszeliśmy, nic szczególnego niby. Nie ma żadnej większej energii, natomiast wydaje mi się, że my jesteśmy po to, żeby to zmienić i żeby nadać temu odpowiednich kształtów, więc co, ja sobie to chociaż potnę, pomyślę i zaraz do was wracam. Nie będę ukrywał, że kiedyś w pracy strasznie wkurwiało mnie to, jak patrzyli mi na ręce, natomiast czasy się zmieniły. Praca się zmieniła, a co za tym idzie, koniec mojego
pieprzenia i samplujemy to. Tak jak to powinno grać, na pełnej. To już sobie każdy sam dopowie. Dobra. Jedziemy. Cy. Bardzo fajny werbel znalazłem. Dobra. Już po pocięciu i po delikatnej obróbce ten werbelek brzmi tak. O kurwa. Nie. To mi się podoba. Szkoda, za ciężko. Ta jest bardzo fajna, bo jest zarówno punktowa, jak i bardzo mocna, więc myślę, że nad nią będziemy pracowali za chwilę. Bębny prezentują się tak. Słuchajcie, jako że jest to zajebiście brudny sample i mam nadzieję, że beat również będzie zajebiście brudny, to postanowiłem skorzystać z równie brudnej próbki basu, celowo nie z wtyczki VST, tylko po prostu z pojedynczej próbki dźwiękowej. Zabrzmi tak i zobaczymy, jak w ostatecznym rozrachunku zabrzmi to z całością. Słuchajcie, taki prosty refren, ale chciałem wam pokazać, że czasem coś może być po prostu genialne w swojej prostocie i nie ma co się spuszczać, trzeba robić tak, jak podpowiada serducho, więc można zrobić to tak. Okej, zaraz wam pokażę, jak to finalnie wyszło z tym bitem, natomiast małe ogłoszenia parafialne, oczywiście osoby chętne do współpracy na linii raper-producent tudzież raper-mixer, osoba, która zajmuje się obróbką nagrań, w tym wypadku jestem to ja. Zapraszam do kontaktu, na Facebooku odpisuję, na Instagramie odpisuję, na mailu również odpisuję i każdą z tych dróg kontaktu znajdziecie tutaj pod filmem w opisie, więc tym bardziej jeszcze raz czekam na was i czekam na was również na grupie na WhatsApp, na prywatnej grupie, o której mówiłem w poprzednim filmie. Więc kto nie słyszał, proszę sobie to powtórzyć. A tymczasem lecimy.
wszystko w dzisiejszym odcinku Beat Session. Dziękuję serdecznie za udział. Jeżeli się podobało, koniecznie daj znać w komentarzu, zostaw po sobie łapkę w górę, a my widzimy się, mam nadzieję, że wkrótce. Do zobaczyska.